przed sobą, jak już będzie świadomy tego, spiskowe teorie dziejów. Wyjaśnienie tego, tej tragedii pomaga eliminować spiskowe teorie dziejów. Natomiast im więcej jest, im bardziej hermetyczne jest, bardziej hermetyczne są struktury, które ze polskiej strony czy ze strony Federacji Rosyjskiej wyjaśniają tę tragedię, tym więcej jest pytań, wątpliwości. The evening after the crash, the Russians start to clear the terrain. However, the place was never secured. Weeks later, all kinds of human remains are still found. Only after 3 weeks our government makes a decision. They announce that they will send not investigators or forensic experts, but really, I'm not joking, archaeologists. But they never really go there, since the Russians don't allow them. And then, in the middle of June, the head of the group has a fatal car crash. In the meantime, the wreckage is left out in open air for over 5 months, and I can only watch it rust. If ever there was any trace, any clue as to what happened, for sure the rain and the wind have washed it away. It makes me think of how we deal with these kind of crashes in the modern world. Friends, do you remember Lockerbie? Watch this. In the end, the evidence is as big as a fingernail. You only find this when you really want to look for it, I think. Can you bring me a camera and an evidence bag, please? Zginęła znaczna część polskiej elity politycznej i to ta część, która uznawała groźbę ze strony Rosji za realną. Przemysław Żurawski-Welgrajewski, a former official in the Ministry of Defense. He was in charge of planning defensive policy. Państwo polskie nie zareagowało adekwatnie na tę katastrofę. Zarówno rzecznik rządu, pan Paweł Graś, jak i premier Donald Tusk, jak i wówczas pełniący obowiązki prezydenta na mocy konstytucji, czyli ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, oświadczyli, że nie będzie przejęte śledztwo przez polskie instytucje państwowe, albowiem byłoby to źle przyjęte. Nie dopowiedziano, gdzie byłoby to źle przyjęte, ale jest oczywiste, że byłoby to źle przyjęte w Moskwie. Polacy nie ufają Rosjanom w tej sprawie. Znaczy ewidentnie widać, że nawet zwolennicy partii, takich, które były bardziej prorosyjskie, nawet ci uważają, że Rosjanom w tej sprawie nie można do końca zaufać, że śledztwo powinno być polskie albo międzynarodowe. Polska nie może sama niczego dowiedzieć się suwerennie na temat okoliczności śmierci swojego prezydenta i 95 pozostałych urzędników wysokiego szczebla, tylko musi prosić o to drugie państwo za każdym razem. I to państwo, którego elitę trudno traktować jako elitę przeciętnego państwa demokratycznego. Elitę, wobec której trudno o daleko posunięte zaufanie, tak bym powiedział. Elitę, która nie funkcjonuje w systemie otwartości mediów. Elitę, której nikt nie może sprawdzić na terenie samego państwa rosyjskiego, bo nie ma wolnych mediów. Otóż ta sytuacja, to upokorzenie państwa polskiego sytuacją po katastrofie w Smoleńsku, oddaniem śledztwa w ręce premiera Putina, bo on jest przewodniczącym Komisji Śledczej, czyli tego samego człowieka, którego omawiały Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, dziennik telewizyjny przez szereg lat jako hipotetycznego reżysera zamachów w samej Rosji. No, trzeba dokonać sobie, że tak powiem, aktu ucięcia pamięci, i to krótkiej pamięci, tej sięgającej kilku lat, żeby przyjąć tego rodzaju sytuację jako normalną, bezpieczną czy komfortową. This is all we have. Everything concerning this matter lies in Russian hands. We accepted procedures which are applied when a civil airplane crashes to explain the cause of the Smolensk catastrophe. But this was a military plane with the president of Poland and 6 NATO generals. It did crash in Russia. The situation is extraordinary. Ті політиці, які проводив Лех Качинський,
дійсно поляки були ключовими, ну, принаймні, я можу сказати, регіональними гравцями, до яких хочеться наближатися, бути другом і партнером, бо вони проводили і формували справедливу політику з урахуванням національних інтересів і твоєї нації. Це не в кожному політику це вдається. Більшість політиків взагалі не вважає за доцільним проводити політику, яка б відстоювала ще інтереси твого сусіда чи сусідів. Лех Качинський в моменті агресії на Грузію відіграв істотну ролю в сфері, в вимірі мобілізації опінії публічної, міжнародової опінії публічної. Bronisław Wilczyn, one of the leading opposition activists before Solidarity was founded. Nie wiemy, czy to nie jego działanie było istotnym elementem zablokowania, znaczy zatrzymania tej w każdym razie ja mówię, z pewnością można rozważyć taką hipotezę, że to właśnie działania Lecha Kaczyńskiego zatrzymała inwazję rosyjską, która inaczej by po prostu skończyła się podbojem całej Gruzji, ustanowieniem tam marionetkowego rządu. Wszystko to powoduje, że obecne władze rosyjskie miały po pierwsze bardzo negatywny stosunek do Lecha Kaczyńskiego, i mogły mieć interes w tym, żeby go się pozbyć, a zwłaszcza interes rozumiany w tej logice, jaką prezentują. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam, chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Tu są cztery państwa. Należące do NATO jest Ukraina, wielkie państwo. Ale powinno, jest pan prezydent Sarkozy w tej chwili, przewodniczący Rady Europejskiej, ale powinno tu być państw 27. Friends, these were the new leaders in Central and Eastern Europe. But maybe you remember this book by Agatha Christie about the 10 little Negroes? Viktor Yushchenko was the first. As a candidate for the presidency, he was invited to a dinner. Somebody had a plan to poison him. Всі три особи, які в той вечір готували, подавали і були присутні зі мною, сьогодні громадяни Росії. І слідство прийшло до того, що, безумовно, без їх допиту зафіксувати ту фінальну частину доказову для слідства дуже важко. Тобто ці люди повинні пристати перед судовою системою, дати відповідні покази і не гальмувати процес. Очевидно, я, Генеральна прокуратура, ми зверталися багато разів, в тому числі і в формі товариські до керівників російської держави передати цих людей. Або принаймні дозволити, щоб вони дали покази в українському посольстві в Росії. На жаль, цього не відбувається. На 1000 осіб, репрезентуючих найвищі становища в państwie російському, współcześnie, czyli міністрів,